Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Wreck and Roll Crash Bandicoot 3 Warped. I to jest taki wyjątkowy odcinek, tak jak jeszcze następne będą, czyli czasóweczki kochane albo znienawidzone, zależy jak to tam działa. A więc tak, szybkie tłumaczenie tych numerków, które będą wyskakiwać na ekranie. Niebieski kolor to jest czas, za jaki uzyskamy szafirowy relikt. Żółty to jest czas, za jaki uzyskamy złoty relikt. No i taki biały jakby to jest platyna, tak? No to co? No to możemy jechać. Pierwsza plansza, Toad Village. Proszę bardzo, mamy tutaj tak... O, celowałem z bazuki, żeby być już bliżej tak jakby tego biegnięcia. Wiecie o co chodzi. Żeby być bardziej z przodu, kiedy włączamy zegarek. I tak. I o co tu chodzi? Głównie chodzi o to, żeby naciskać, znaczy rozwalać te wszystkie pudełka żółte. I zbierać maski przede wszystkim, bo na niektórych planszach jest taki manewr chamski zrobiony, że jak tu na przykład nie zbieram masek chyba, tak jak widać. I tak, jest taki manewr zrobiony, że czasem są takie etapy, które przejdziemy strasznie szybko tylko za pomocą trzech masek naraz. Wtedy wiecie, jak mamy tą nieśmiertelność, bo wtedy oprócz nieśmiertelności mamy też wielkiego speeda. Tak, i to czasem daje bardzo wielkiego buścika do naszej prędkości. Tutaj postanowiłem nie zbierać wszystkich masek, bo wirowanie... No widzicie, niecałe 2 sekundy pod platyną, więc całkiem nieźle. Tak, postanowiłem nie zbierać wszystkich masek, bo wirowanie w maski to też spowalnia. A masek są tylko 3 na tej planszy, więc nie było sensu. Under pressure! Tutaj mamy... Och, nienawidzę tej planszy, a jak ja czegoś nienawidzę, to znaczy, że podświadomie mi się nie chce w to grać. I jak mi się nie chce w to grać, to mi się nie chce tak starać, jakbym się starał, jakby była zajebiście ulubiona moja plansza, więc... Troszkę się tutaj pomęczyłem, jednak nie było tak źle jak z późniejszymi, tak... Swoją drogą, to mam już 15 czasówek zrobionych na platynę, więc... kolejne 2 odcinki po 5 tych plansz będzie, na pewno. Tutaj taka wskazówka dla tych, co też się bawią, czy coś, to polecam napierdzielanie i szybszego pływania na X-ie, na jumpie, i oczywiście wirowania, bo wirowanie nawet szybciej zwiększa prędkość niż zwykły ten taki dopalacz, jak się na X-a dusi non-stop. Tak jest, tutaj nieważne, czy będziemy mieć 3 maski, czy nie, bo tutaj wiadomo, nie będziemy popierać z maską na twarzy. O, tu jest ważny moment, żeby to zdążyć właśnie zrobić. Tak jest, tutaj to pieprzyć, mamy maskę, szkoda czasu na omijanie. Tutaj warto też zapamiętać, w którym momencie sobie robić te przyspieszenia, żebyśmy byli w miarę bezpieczni, żeby nie wpaść na żadne te. Ponieważ podczas przyspieszenia nie da się strzelać równocześnie. O, widzicie, ja tu zjebałem, a mogłem jeszcze fajnie to sobie zrobić i bym miał jeszcze lepszy czas. Tak, minuta 10 jest platyna, mam minutę 4, więc jest w pizdu lepiej niż platyna. Także zajebiście. I tak, ogólnie ta plansza nie była aż taka zła pozytywnie. Q! Coś mi kurwa nie idzie, to pisanie Q. Dobra, jest Q. Trzecia plansza, pozytywni Orient Express, czyli jedna z moich ulubionych. Już za drugim razem chyba mi wyszła tutaj czasówka, teraz jak grałem, bo wcześniej kiedyś jeszcze grałem sobie tak dla jaj, robiłem platynę tylko na tej planszy. I tak. Ogółem tych czasówek, nie bierzcie mnie, że jakiś pro player jestem, bo ja tych czasówek za bardzo nie ogarniam. Znaczy, no dobra, może trochę ogarniam, ale chodzi mi o to, że nie jestem jakimś mistrzem, nigdy w życiu wcześniej się nie bawiłem w czasówki, bo uważałem to za takie jakieś takie chujowe lamerskie. O, tutaj był taki manewr, że nie wolno skakać, bo wtedy to nas spowolni. Albo nie trafimy w skocznie, trzeba było po prostu zbiegnąć z przepaść tak jakby w odpowiednim momencie, bo to też nie w każdym momencie działa, w sensie chodzi mi o odpowiednim miejscu. Jakbyśmy wyszli tam, gdzie było jakby szersza ta, to byśmy spadli i tutaj właśnie o to chodziło. No i tutaj co? Tutaj tak akurat te pół sekundy mniej. Tutaj ciężko w ogóle zejść poniżej 17 sekund, tak mi się wydaje. Kiedyś miałem lepszy czas 17, chyba 20, a jak sobie robiłem to dla jaj, więc jakoś wyszło. Ale okej, jest. Jest platyna, tak? To się liczy. To się liczy.
teraz jest Boneyard. Tak jest, tutaj wiadomo, też bazuką strzelałem z daleka, żeby już to pudełko tam się dotkło przez bazukę i żebym ja mógł już za ten czas biec. Tak, tam pudełka nie rozwaliłem, to nic. I tutaj też wszystkie pudełka są pomijane przeze mnie z czasem, ale to dlatego, że dinozaur je rozwala, kiedy sam po nich przebiegnie, więc szkoda czasu, żeby zwalniać tempo wirując i po prostu ciśniemy. Akurat nie było żadnego pudełka, no ale chodzi mi na przyszłość. Tutaj tak, tutaj bardzo opadza się dwie maski. Aha, sorry za jakieś ścinki, ale w tym pierwszym odcinku tak jakoś mi ta plansza ścinało. Nie wiem czemu, ale takie ścinki czasem są. To nie wina YouTube'a, nie wina wasza, tylko wina moja, niestety. I tak, tutaj wiadomo, trzy maski i jesteśmy nieśmiertelni, śmigamy jak chcemy, trawa nas nie zatrzymuje, nikt nas nie zabija, przeskakujemy lawę pięknie, nawet nie musimy przeskakiwać. Tutaj, kurczę, dałoby się jeszcze dojść z tą maską za tą ostatnią lawę, ale jakoś mi nie wyszło. Tutaj pieprzyć te pudełka, tu chyba nic nie było śmiesznego, znaczy śmiesznego, fajnego. Tu jedno pudełko można rozwalić, te możemy olać, bo dinozaur je rozwali pięknie właśnie. No i ciśniemy i to już jest ostatni etap uciekania i zaraz będzie ta chwileczka śmieszna. Tutaj też pieprzyć tamto. Tutaj ta trawa, ach, znośna trawa. No i co tu dużo mówić o tej planszy? Nic takiego nadzwyczajnego. Pamiętajcie, że jakby ktoś robił to, kiedy tylko można, to róbcie tą bazukę. Tutaj specjalnie skakałem tak, wiecie, krzywo. No i jest. Jest. Ponad półtora minuty mniej czasu niż na platynę. Też ładnie wyszło. Dałoby się to chyba szybciej zrobić. Z pierwszej planszy nie jestem zadowolony, bo... Making ways! Bo dałoby się o wiele szybciej to zrobić niż ja zrobiłem. Ale dobra, teraz piąta plansza, Making Waves, czyli tutaj też nie lubię tej planszy strasznie. No i co, i jednak mimo tego, że jej nie lubię, też nie okazała się być jakąś trudną dziwką. Była łatwa jak twoja matka. Sorry, musiałem. No i ten, tak, tutaj wiadomo, zbieramy wszystkie pudełka. Najlepiej właśnie wszystkie zebrać, dosłownie z całej planszy. W sumie to się tyczy każdej planszy prawie, tam czasem są wyjątki, że szybciej będzie ominąć niż się starać o pudełka, bo niektóre są strasznie chamsko poukrywane. Ale to tak. No i co, i tutaj jump. Pięknie, aż 4 sekundy do kapsy weszło. Tutaj był jakiś czas, jaki ja miałem, 51 chyba, czy coś takiego. Zaraz się przekonałem, bo nie pamiętam. Tu oczywiście uważać na bomby, ale jak się wejdzie w bombę, ja tu chyba zaraz wejdę w bombę, to się nic nie stanie, bo w końcu mamy aż dwie maski naraz przy sobie. Oczywiście nie planujcie sobie planszy zwiedzając normalnie planszę, bo pudełka się całkowicie zmieniają. I czasem pudełka z maską robią się zwykłe, a pudełka zwykłe robią się z maską, bo to wiadomo, tak jak sobie to tam twórcy wybrali. No i jest, a 52 jednak, to i tak jest o wiele lepiej, sekunda ponad niżej. Zajebiście pozytywni, komentujcie, subskrybujcie, dajcie znać, jak wam poszło też, jeśli ktoś z was się bawił w czasy. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się.